wielkimi oporami nagrywam ten odcinek, bo tak naprawdę mam dużo złych rzeczy do powiedzenia. No, można powiedzieć, że można je ująć w jednym zdaniu. Po Bożym Narodzeniu nadchodzi Wielkanoc. To chyba jest wszystko. Zawiera się w tym całe ludzkie życie. Szybko nadchodzi, mimo że wszyscy się cieszą, że dzień jest coraz dłuższy. Tak naprawdę to tylko chcę krótko pochwalić się swoimi postępami w grze, w którą ostatnio się zagłębiam. No i muszę powiedzieć, że jest to świetna robota ta gra. Świetna robota pod względem informatycznym, pod względem złożoności. Mam tylko drobne zastrzeżenia co do warstwy moralnej, ponieważ tak naprawdę ta gra uczy, na przykład mnie nauczyła tego, że wszystkie sądy są rzucane pochopnie tak naprawdę, ponieważ zawsze, kiedy istnieje jakikolwiek sąd, to mogło być inaczej tak naprawdę. Może jeszcze nie do końca rozpatrzono wszystkie argumenty, może tak naprawdę było zupełnie inaczej, niż się obwinieni przyznają. Więc życie sędziego jest udręką, no, z którą pewnie szybko sobie radzą sędziowie i potrafią pogodzić się z tym, że właśnie na tym polega ich rola. Na tym, co i tak jest, jak gdyby udziałem wszystkich ludzi, więc w związku z tym nie za bardzo się muszą obwiniać o to, że sądy, które wydadzą, będą zawsze pochopne. No, ale to rzeczywiście jest ich rola. Zawsze będą pochopne. W związku z tym prawo jest bardzo łagodne, takie, żeby te błędy nie były dla większości ludzi zbyt dotkliwe. No, taka gra to jest gra. To tylko można się zastanowić nad pochopnością swoich własnych sądów i nad ciężkim życiem wszystkich ludzi pracujących. A pochwalenie się polega na tym, że skończyłem pierwszą sprawę w tej grze. W związku z tym uzyskałem dostęp do sprawy drugiej. Pierwszą sprawą był los Czarnego Piotra, a drugą sprawą jest równie przerażająca zagadka na torach. No oczywiście będę w nią grał i będę czynił postępy, natomiast pierwszą grę, czyli pierwszy etap, czyli los Czarnego Piotra, no, grałem ponad 30 godzin. No i jak gdyby natychmiast po jej zakończeniu i zdobyciu prawa do rozegrania drugiej sprawy, to jak gdyby wszystkie swoje postępy wycofałem, w tym sensie, że zacząłem los Czarnego Piotra od początku. Tak naprawdę nie jestem pewien, którą ze spraw będę grał najpierw, bo pierwszą sprawę znam wprawdzie, ale jest tak dużo,
rzeczy do wykonania. Już nie wiem, czy się zdobędę na poświęcenie kolejnych 30 godzin na to, żeby jeszcze raz przejść los Czarnego Piotra. Natomiast nowość zawsze pociąga, nowość zawsze absorbuje. Można już, znając user interface, można się swobodniej poruszać, więc w związku z tym pewnie będzie mi łatwiej. Przypuszczalnie zagram w zagadkę na torach, zanim po raz drugi zagram w los Czarnego Piotra, po to, żeby przekonać się, czy moje wybory i moralne oceny były słuszne, prawidłowe, pochopne, czy może miałem możliwość innego wyboru na przykład. W tą grę to właściwie można grać już do końca życia, bo jeżeli mam 6, to mógłbym grać pół roku, ale jeżeli każda z nich jest tak zawiła, tak skomplikowana i tak moralnie wątpliwa, to kotka idzie, więc w związku z tym kończę. Ciekawe, ile to minut zajęło na serwerach YouTube'a.